No, a tak to już chyba czysta zajawka, ale dostał strzała! O tak! Nie mnie! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Adi. Hej, to ja. No i zobaczmy sobie, bo wyszedł generalnie nowy event w Rockecie i jest to chyba najciekawszy event od, nie wiem, przynajmniej paru lat. Odkąd ja gram, to nie było czegoś takiego ciekawego. Od Hitseekera. O, dobra, to od Hitseekera, moim zdaniem nawet bardziej. Ogólnie to jest event, gdzie dostajemy takie oto przedmioty. Tutaj ogólnie te przedmioty... Da się to jakoś zobaczyć? Nie, nie ma podglądu niestety, ale powiedzmy sobie szczerze, że te rzeczy tutaj nie są zbyt ładne, a najbardziej interesującą rzeczą są oczywiście darmowe skrzynki, które zdobywamy za rozegranie spotkań. 20 meczów przez sieć równa się jednej skrzynce, więc 5 takich darmowych skrzynek będzie można odebrać, więc pewnie też na kanale pojawi się opening. Jakby ktoś nie chciał ich otwierać, tylko wolał odsprzedać, to ja pewnie na Discordzie będę je skupywał, takie tutaj info jeszcze. No i oczywiście jest też ten nowy super tryb, nie wiem jak to nazwać, czy Battle Royale, czy jakoś inaczej. Ogólnie taki jest jego szybki opis. Będzie on trwał 13 dni, czyli no... Jakoś tak na oko do 10 maja będzie trwał ten trybik. Ogólnie chyba nie ma co tutaj gadać, co się robi. Po prostu zacznę i zobaczycie w meczu. No i dobra, tutaj na szybko, póki się wczytuję. Mapki są... Nie wiem ile jest mapek, ale są różne. Ja tylko pokażę, że na samym dole, jakoś na szybko zjechać, macie tutaj 4 rzeczy do przypisania. Złap to jest złapanie przeciwnika, przerwie ogłuszenie, to jak ktoś was walnie, to możecie tak jakby uniknąć. Przełącz cel w lewo i w prawo. To jest ogólnie tak, jak zobaczycie teraz. Nie ma Kama, bo nie mam piłki na tym trybie. Ja tutaj z Adi będę w małym sojuszu. Do momentu aż ten, nie będziemy się musieli nawalać. Ale no, ogólnie... Wiłanek będzie. Tak, potem będzie... Chyba, że przewalimy. O kurde, przez przypadek walnąłem typa. Ty, udało mi się wyrzucić kogoś. Czekaj, bo zapomniałem pod czym ja łapię. Okej, już wiem. Ale to nie wiem, czy nie musi ktoś być znokautowany ogólnie. Złapałem kogoś chyba. O, ja, jestem zabijanie w ogóle coś daje? To daje punkty? Tak, masz punkty za to. Czy po prostu musisz przetrwać? Chyba generalnie nie wiem, liczą się raczej przetrwanie, ale punkty to też wiadomo. I zauważyłem, że da się tutaj tak kampić na tej ściance. Ale to powiedzmy, ej, dostałem knockout za nie zrobienie nic. Ale to powiedzmy, że to jest taka ostateczność, jak ktoś tryharduje. Na razie ja się będę nawalał z tymi lamusami. I ogólnie też mamy tutaj 4 jumpy. Nie, przepraszam, mamy 2 podskoki oraz 4 tak jakby flipy do wykonania. Boost się regeneruje, jak jesteśmy na ziemi. Ogólnie jest to mega ciekawe, takie jakby w GTA wiadomo, że było, też chyba się to sumo nazywało. Ale to jest to bardziej rozbudowane. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo moim zdaniem jest to jeden z ciekawszych. Ale wyleciał, jak on na kilometr przecież poleciał tamten ziomek. I naprawdę. Czekaj, a flip do tyłu to jest tak jakby obrona, czyli taką tarczę się wokół was pojawia. Ale nie, no wokół L1 muszę sobie przypisać zaraz przycisk, tylko... To ja. Czy ja ciebie wywaliłem na kosmos? Czy to nie, nie ty? Bo już myślałem, że to ty, ale ziomek poleciał tak konkretnie, że konkretnie się nie dało. Ogólnie to... Ja mam przynajmniej tak, że nie jestem w stanie zobaczyć, który to jest Adi, więc czasami mu przez przypadek, mimo że się teamujemy, zasadzę. I cały czas. Nie no, czasami. No, to jest strategia na sekundę. Ale nie, no ogólnie mega satysfakcjonujący tryb. Ja się nie spodziewałem, że coś takiego można zrobić w ogóle teraz w Rockecie. Myślałem, że właśnie ten silnik Unreal Engine 5 dopiero będzie dawał możliwość robienia czegoś takiego. Co to jest za takie przejście? Już myślałem, że to jest jakaś dziura. No, ale ogólnie też kamera jest dalsza. A, i jeszcze boost jest mocniejszy z takich rzeczy informacyjnych. No, a tak to już chyba czysta... Zajawko. Ale dostał strzała, przecież on na 3 km poleciał. Ode mnie też dostał. Ale potężny to było przecież. I poczekam tu na niego i go wykopię znowu, jak będzie wracał. Jak on tu wróci, dobra, dostał knockout. A już się na niego czaiłem. Chyba sobie pod inny klawisze to zbinduję. Oj, z racji, że jest to nowy game mode. W ogóle też sprawdziliśmy i na razie w meczach prywatnych nie da się tego niestety ustawić. A byłoby super. Ojeju. Okej, dobra. Chyba wrócę. A i tam w lewym dolnym rogu też macie liczbę być, jakie to ma. Nienawidzę tego game modu. Nienawidzisz tego game modu? Ja nie wiem, czy ciebie za cicho nie słychać, tak sobie teraz zdałem sprawę, bo że... Trudno! Dobra, nie będziemy słyszeli Adiego, po co to komu? Okej, okay. O, wykopany, satysfakcjonujący to jest. Ja, to ja, to ja, o! Proszę, no. Dobra, żyjesz w każdym razie. O! Dobra, wrócę, okej. Okay. A cofnijmy się tutaj, ale się zbejtował ziombel. Dobra, spróbuję go w te kwiatki kopnąć tam w kolce. Ej, oni się też chyba teamują ogólnie. Oła! Dostałem w kolce. Poleciałem. Ale mam 5 knockoutów, najwięcej, jestem jakimś OP atakerem. Dobra, ja wykopuję tego pajasa. Tak zwane jabłko. Dobra. No, spróbuj to wrócić.
On się... cię wystraszył? Co on zrobił? Nie wiem. Spadł. Jak wyleciał. No spadł. Uważaj, uważaj. Okej. Okay. Fenek tu jest. Dobra, trzeba go pobić. A, nie zapałem go. Jakoś na niego. Zasadziłem mu strzała. Uważaj, Noxus jest. Uwaj. Ale cię kopnął. Dobra. Podkoczył. Oła! A! Dobra, ale mega fajny trybik. Nie wiem, ile jest też mapek w tym trybie. Może z trzy są? Zagrałem na rozgrzewce, to grałem na innej w każdym razie. Nie! Uf, dobra, bezpiecznie lecę, to fajnie. W końcu widać, że Epic Games jest właścicielem... Oła, czy ty mnie zabiłeś? Nie, nie, ja się biłem z kolesiem. Ale w końcu widać, że Epic Games jest właścicielem Rocketa. I dlaczego ja w ogóle na publicznym czacie wszystko piszę? Dlaczego w końcu widać? No bo Battle Royale dodali w końcu. A, no chyba, że tak. Fortnite Battle Royale. Rocket League Battle Royale. O tak! Nie, nie! No jak ty możesz? Dwóch zniszczyłem i mnie nagle niszczysz. To do sojusz. Nie no, serio, ja czasami totalnie nie widzę tego. Ale ja nie wiem, jak, co tam ty widzisz, bo to jest taki interfejs zrypany, a w ogóle no możesz wam potem widzę. Pokazać na chwilę? No i zginąłem przez ciebie, nie odzywam się. Włączę po. Wam potem, nie no, Adi, proszę cię. Potem wam pokażę na sekundę. O, zginął. Ten Smokey ma 2 HP, a jeden jesteśmy sam na sam ogólnie. Ja mam 20 damage, a najmniej z wszystkich. Okej, okay, wykopany. Ale poleciał, zginął, teraz jest 1v1. Oto kto zdobędzie koronę króla Battle Royale'a. Okej, okay, widzę go. W sumie zbolkam na przeciwnika to. O! Mamy to, panowie! Jestem mistrzem Fortnite'a w rokecie! Ale pięknie. Jak ty to robisz, że on w ciebie bierze i nic ci się no nie bo dzieje. Ja jestem koksem, Adi. Ja miałem 20 damage'a po całym grze. Dostałem jakiś egzotyczny ten nowy przedmiot. On jest chyba warty co najmniej 3 miliony wszystkiego. Pikselowe okulary wielochromowe. Ej, jaki koks. I jeszcze mam 9 kili. Zobaczcie, jakie. Replay można zapisać. What? Jeszcze replay można zapisać. Nie no, to jest najlepszy tryb what? Ever! Ja sobie minimalnie przyciszę grę, żebyście teraz jeszcze lepiej słyszeli Adriana. Ej, to ja. I sobie, wiecie co, specjalnie dla was robię coś. Zbinduję to złapanie pod to. Z przerwy ogłoszenie zbinduję pod to samo, bo czemu by nie. Przełącz w lewo to sobie zbinduję tylko, żeby wam pokazać i to potem wyłączę. Macie tak jakby nad przeciwnikami przez to, że nie ma bolkama, tylko jest przeciwnik kam. To macie tak jakby... No tak, no ale macie do przyłączania się pomiędzy nimi tak interfejsik, no i to jest ogólnie sztos. I zobacz, teraz mam bolkama, to nad innym przeciwnikiem mogę tak jakby, widzicie, dookoła lecieć. Fajna arena to jest. O migi, nie przełączyłem tego. No, to jest inna arena, na tej już zagrałem pierwsze spotkanie właśnie. Na początku nie wiem, to jest takie bąbelki wokół auta są, co to może oznaczać. Dobra. O, pod L1 będzie dużo lepiej, coś czuję. To jesteś ty, czy nie ty? Dobra, wykopię. Nie go. Wiem, masz przecież nickname. No nie wiem, bo mi, kurde, interfejs zasłania. Może sobie powiesz nickname. W sumie nie byłoby to takie głupie, ale dobra, tutaj wracamy. Ej, w ogóle ten jest ślad, tak jakby pod piłką ktoś był, jak na kogoś nakierujesz. Jak ja go nie trafiłem, zacznijmy od tego. Centralnie w typę wleciałem. Dobra, wypad typie, Jake'u. No nie, no czemu ja dostaję? Ale nie za bardzo umiem łapać przeciwników, to jest na pewno mój minus. O, złapałem go i rzuciłem teraz. Ale chyba nie dostałem knockoutu, to generalnie w trakcie flipa trzeba jakoś przytrzymać to, czy coś z tym zrobić ogólnie. O, spada. Dobra, spróbuję jakoś złapać za sekundę jeszcze. O, sprzętę, wow, nie trzymać. Adi, pomagam cię, złapałem cię trochę. Ogólnie to ale trzymać musisz. Ale jak dychałeś. Ale sztos to jest, ej, przytrzymać to musisz. Ale jestem agresorem potężnym teraz. I ty muszę na ścianach jeździć w ogóle. No, ja tak się już wyratowałem parę razy. O nie! Ale można kampić na ścianach. Dobra. No można, dlatego mówiłem, że tego nie będę stosował, bo to jest zbyt OP chyba i zbyt takie spocone. Ej, zniknęło mi to takie przełączanie się. A, bo zmieniłem to chyba ostatecznie. Ale typa wyciepałem! Tak w... niesamowicie w kosmos. Zrobiłeś? Wyciepałem, tak się mówi. Dobra, już chyba wiem, o co chodzi. Tak, Adi, dobrze ci poszło. Okej. Okay. Ej, dobrze tak przy tych kolcach, tak żeby w kolce kogoś rzucić. Kurczy się strefa bezpieczeństwa. O, i chyba 5 minut jest ogólnie, żeby ta taka strefa ostateczna była. Dobra, wypad typie, wypad za mapkę. Nawet nie próbuj tu wracać, bo ci zasadzę. Ła, to mi zasadzili. I to jak potężnie. Nie wiem, gdzie tu jest jakiś timer tego, ile mam do przeżycia. Ale może być flipa. Okej, okay, lecę. Ja tak chwilę wyrzucali wcześniej, wiesz? Ale potężnie wróciłem po te, tak w ogóle.
z takiej oddali, że nie wiedziałem, że tam radę. Nie no, ogólnie cały czas mam wrażenie, że w ciebie wjeżdżam, ale nie krzyczysz, to chyba nie. Bo generalnie nie. Każdy ma takie autko jak ty, mam bo ty grasz podstawowym Octane'em, to się nie wyróżnia. No taki absolutnie. Ciemny Octane mam, wiesz? O, ich zasadziłem. Typie, chcesz dostać łomat? Widzę, że chcesz. Wypad. Oła, jakim cudem on nie dostał? Okej. Okay. O, Adi, w ogóle wygrywamy. Jeszcze jakiś Matias to jest. Ja. Ej, dawaj tego Matiasa dojechać. No dobra. Nie będzie miał trzy rzeczy. Ja tam dojadę. Ojej, na blisko go w ogóle wrzuciłem. Mam Matiasa na sobie. Rzuciłem go w kolce. Nice. Ale przeżył, zrecoverował się. Czekaj, lecę go dojechać. Nie, nie przeżył jednak, zabiłem go. W sensie znokautowałem, bo zabójstwo to nieładnie. OP jest ten trybik, mega mi się podoba. Jeszcze jakby ranga w tym była, to już w ogóle by wszystkie cechy mojego trybu spełniała. Ja będzie 1v1 chyba. Z nami? No, jakoś dalej pójdzie. Tak myślisz? Matias skoczył jak pałwan. Nie, nawet tu nie próbuję wracać, bo go kopnę. Kopnąłem mu. Nie wróci pewnie. Oni mają po jedno życie wszyscy inni. Jesteśmy zbyt potężni. Jesteśmy prosami już. No. Ej, ale fajny jest. O, ja wyleciałem! Nie, jak nie nocy. Typa. Za szybko generalnie ten. Za szybko panikuję. Ale wyrzucam ich potężnie. Mocne ataki same robię. Jeszcze ile zostało? Jeszcze jeden chyba. Znowu. A nie, ty masz więcej ode mnie teraz. Teraz ty masz najwięcej fragów. Tutaj jest ten jestem pajac. Prosem już. Robimy ustawkę na niego. No, biedny pajac. Dawaj go. Oła! O kurde. A nie, jeszcze jeden gdzieś kąpi na ścianie chyba. Ty, ściany tutaj są. Ej, co się dzieje? Ściany? Gdzie jest jakiś pajac? W sensie wszędzie są takie ściany, które niszczą. Czy mi się wydaje, czy mi się coś bugowało? No nie, znowu dostałem potęgę. Czeka, ja muszę przez trehardo... No nie, uciekł. To ja. O! Wywaliłem go mocnym blokiem! Tak, nice. A jeszcze jeden, został, jeszcze jeden. Jak to jeszcze jeden? Nikogo nie ma poza nami przecież. Nie, jest. O nie, wyszedł. Dobra. Proszę gotowy? Cię. No. Lecimy. Dawaj. Boję się aż siebie. No, ja też bym się siebie bał. Adrianie, bo ja już zaczynam powoli ogarnąć ten trybik. No to pa. No nie, no dobra. Dobra, jednak chciałem ci dać wygrać, bo ja wygrałem pierwszy mecz i taki smutny byłeś. To teraz na twoją korzyść zadziałało. A ja w ogóle nie wiedziałem, że mnie chwyciłeś, ale strasznie ciężko się spamuje to uwolnienie pod tym klawiszem, już sobie to przypomnę. No ja to tak spamowałem i zginąłem przez to, że nie zdążyłem. No i dobra widzowie, to by było na tyle. Ja tutaj muszę powiedzieć, że mi się ten trybik naprawdę bardzo podoba. Jeszcze średnio go ogarnialiśmy tak przez większość odcinka, ale przynajmniej wygraliśmy. No ja pierwszy meczek, Adi drugi, więc tutaj podzielone pomiędzy nas. Napiszcie, czy wam się podoba w ogóle, Adi, czy tobie się podoba, to jest pytanie. Wiesz co, jak cię już wyrzuciłem, to mi się spodobało. No widzicie, dlatego go przekupiłem, podłożyłem się specjalnie, żeby tutaj pochwalił. Zapraszam do suba, lajka i elo elo. Pozdrawiam Loczka. O, gorące pozdrowienie dla Loczka i użytkownika Seba.